Gdziekolwiek pojawił się Stefan Batory, osobiście już budzi zainteresowanie. Najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek może dać człowiekowi, jest swój czas. Też byłem zdesperowany, bo nie miałem na jedzenie. Jadłem te ziemniaki. Wtedy miałem ich serdecznie dosyć, ale w tym wszystkim już nie chodzi mi o pieniądze. Chciałbym, po pierwsze, żeby z Buxi wyszło następne pokolenie czy pokolenia przedsiębiorców. Pierwszy taki odcinek w audiochwili, w którym przy jednym stole zasiądą, zasiadły już w zasadzie dwie osoby z Kolbuszowej. Nie ma ten odcinek nic wspólnego z nepotyzmem, o czym sami się przekonacie, kiedy poznacie historię mojego, naszego, dzisiejszego gościa. Stefan Batory. Cześć Stefan. Cześć. Dzięk dzięki za zaproszenie i jest mi bardzo miło. I chyba warto podkreślić to, że nie znaliśmy się jak... Obydwoje mieszkaliśmy w Kolbuszowej, dopiero w Warszawie się poznaliśmy. To prawda, poznaliśmy się dopiero w Warszawie i to stosunkowo niedawno. Tak. Więc tym milej mi będziecie przypytywać, nie mając o tobie żadnych danych z przeszłości. Więc dzięki temu myślę, że ta rozmowa będzie bardziej rzetelna, bo wbrew pozorom z osobami, które się za dobrze zna. Rozmawia się trochę trudniej, no ale na początek y, może to dumne imię i nazwisko. To jest coś, co już zwraca uwagę. Zawsze się zastanawiamy, jaki nagłówek y, zrobić, albo na, na zdjęcie na mini, albo jaki tytuł odcinka. Y, a tutaj. Raczej sam fakt, że gdziekolwiek pojawił się Stefan Batory osobiście, już budzi zainteresowanie. Myślę, że dosyć często, zacznę z takiej strony, zaraz powiemy, dlaczego przede wszystkim Stefan tutaj siedzi. Myślę, że do, dość często wokół tego były jakieś żarty albo wręcz niedowierzania się zdarzały, kiedy się podpisywałeś w ten sposób. Zdecydowanie tak było, ale. Albo ja już się do tego przyzwyczaiłem, albo ludzie się przyzwyczaili do mnie i, i coraz rzadziej słyszę o to i pytania, i żarty, ale na studiach tak pani w dziekanacie zawsze miała problem, bo jak wpisałem się na listę yy, przy, przy wyborze jakichś przedmiotów, to zaraz po mnie pojawiał się Sobieski Adolf Hitler i. Yy, <grym> Oj, to tak, takie tak, róż... przeróżne prze, prze, przeróżne i, i mieszkamiki, mm -hmm. więc zawsze mnie pani prosiła. Pszczuka że Maja może. To, też Też była, tak. Świetnie. Żebym się ostatni wpisywał na listę, więc 20, y, kilka, 30 lat temu y, miałem z tym kłopot, dzisiaj już w ogóle na to nie zwracam uwagi. Jeszcze inni na pewno zwracają na to uwagę. Biorąc pod uwagę to, jak wiele osiągnąłeś, y, takie nazwisko mogło być przydatne, ono budzi respekt już samo z siebie, y, ale twoja historia nie jest taka... Y, że tak powiem, dumna i zaplanowana, dużo w niej przypadku i niesamowitych splotów wydarzeń. Na początek, po tym krótkim wstępie, Stefan to człowiek, który jest założycielem Booksy. Oprócz tego jest też oczywiście iTaxi, o tym też porozmawiamy, no ale myślę, że Booksy to projekt na największą skalę i to zdecydowanie robi wrażenie. Nawet kiedy ja. Dowiedziałam się, że to człowiek z Kolbuszowej stoi za tym przedsięwzięciem. Prawdopodobnie zemdlałam, bo nie pamiętam tego etapu, co stało się potem. Jest to niesamowita historia, którą oczywiście przybliżymy Państwu w miarę szczegółowo, ale chciałabym wiedzieć, od czego to się zaczęło i jak w ogóle jest to możliwe, że wychodząc z tak małej miejscowości, dokonuje się rzeczy, która wywiera wpływ na cały świat. Nie wiem, jak to najprościej opisać, ale ja zawsze miałem, miałem w sobie coś takiego, co ja nie mogę, co ja nie potrafię, i, i chyba bardzo dużo rzeczy. Czyli byłeś krnąbrny. Nie wiem, czy aż tak bym to powiedział, ale zawsze próbowałem coś udowodnić. I zawsze jak mi ktoś powiedział w szkole, że coś jest niemożliwe, że z czymś sobie nie poradzę, że z czymś sobie nie dam rady, to. Po angielsku jest takie ładne powiedzenie, hold my beer, tak? Wtedy Dokładnie, nie piłem piwa. Ale to już przeszło też do naszej polskiej mowy, czyli potrzymaj mi piwo jest jak najbardziej wykorzystywane tak. od lat u nas. I wtedy to robiłem w jakiś instynktowny sposób, natomiast dzisiaj to sobie oczywiście zracjonalizowałem i też mam taką głęboko wpisaną misję, bo chcę zainspirować, chcę dać przykład, chcę pokazać, że się da. Pamiętam jak mnie. Y, zaraz po studiach uderzyło to, jak wracałem do Kolbuszowej, jak się spotykałem z kolegami, ze znajomymi z czasów podstawówki czy, czy liceum, to mówili, że się nie da było takie poczucie niemalże depresji i, i tego, że... Tobie się udało po prostu. Tak, tobie się mhm. udało. I, I nawet jak ty powiedziałaś, że to było dużo przypadków, ja miałem kiedyś bardzo ciekawą... cię, żebyś troszeczkę bliżej mikrofon trzymał, możesz go sobie wziąć do siebie. Mia miałem kiedyś bardzo ciekawą rozmowę z Kamilem... Kozieł, który pomagał mi przygotować się do jednej z prezentacji. Kamil jest mistrzem storytellingu i prezentacji, i właśnie bardzo dużo rozmawialiśmy o przypadku i o rodzajach przypadków, i tym przypadkom trzeba dać szansę. Czyli znaczy, one istnieją. One istnieją, ale jak się siedzi i nic nie robi, to one się nie pojawiają, więc Czyli to bardziej los. Dokładnie. I Kamil wtedy powiedział, że to jest bardziej los i, niż przypadek. I ja tak zacząłem o tym myśleć. I nigdy nie wiem, jak zaczynam coś robić, jak to się skończy, i jaki tego będzie wynik, i czy to się uda, czy się nie uda, ale, ale mam takie głębokie przekonanie, że jak nie spróbuję, to się nigdy nie dowiem. I... Ale jesteś optymistą. Jestem optymistą, ale też mam w sobie dużo takiego wewnętrznego strachu i niepokoju. Oczywiście zawsze się boję i zawsze się boję. Kiedyś bałem się tego, co inni o mnie pomyślą, gdzieś już to przepracowałem i przestałem się tego bać. Teraz bardziej się boję odpowiedzialności za losy ludzi, którzy mi zaufali, za, Ludzie, za pracowników. Tak, mm -hmm. za pracowników, którzy uwierzyli w jakąś misję, w jakiś cel, w co, w co chcemy osiągnąć. Inwestorzy, którzy dali nam pieniądze, no i ci wszyscy klienci, którzy też zaufali, że system, który dla nich zbudowaliśmy, będziemy rozwijali i że on będzie coraz lepszy i że warto było postawić na nas, a nie na kogoś innego. Więc jakby ten strach jest dzisiaj czymś innym, czy, czy bardziej obawa niż strach I, i, i czasem jest tak, że jak mnie ktoś pyta, jak ty w nocy śpisz, ja mówię, no śpię jak dziecko, budzę się co dwie godziny i płaczę. <noise> I, I to jest taki optymizm, który się prze, przeplata właśnie z takim uczuciem strachu, obawy, odpowiedzialności. A czy na przestrzeni tych lat motywacje się zmieniły? Czy pieniądze kiedykolwiek odgrywały tutaj kluczową rolę, czy nigdy? Pieniądze raz odegrały kluczową rolę, jak założyłem swoją pierwszą firmę. Kiedy ich nie miałeś? Kiedy mhm. ich nie miałem. I wtedy w ośmiu podjęliśmy decyzję, że Odejdziemy z firmy, w której pracowaliśmy, że wydawało nam się, że my to zrobimy lepiej, że mieliśmy lepszy pomysł, bo widzieliśmy błędy w zarządzaniu tamtą firmą i założyliśmy swoją firmę. I... Czy to było to EO Networks. Tak, wtedy? to było EO Networks i praktycznie zbankrutowaliśmy. A nam się wydawało, że w kilka miesięcy, najpóźniej za rok, dwa, zostaniemy milionarami i oczywiście nimi nie zostaliśmy. To znaczy praktycznie nie zbankrutowaliście, byliście bliscy bankructwa, prawda? Z technicznego punktu widzenia nie zbankrutowaliśmy, nie ogłosiliśmy bankructwa, ale mieliśmy tak, tak duże długi i z punktu widzenia kodeksu spółek handlowych powinniśmy byli ogłosić bankructwo. Czyli to był ten czas y, dwuletni, kiedy jedynym posiłkiem, na jaki mogłeś sobie pozwolić, to ziemniaki. Tak? Dokładnie tak. Czyli umiesz je przygotować na milion różnych sposobów, już na pewno. Y, nie wiem, czy milion, ale kiedyś chodził mi po głowie taki pomysł, żeby napisać książkę kucharską i zatytułować ją Ziemniaki na 100 sposobów. No i co stoi na przeszkodzie? Y, chyba brak czasu i chyba to, że. Tak mi się wydaje, że mam inne ważniejsze rzeczy na głowie. To jest zawsze kwestia priorytetyzacji. Ale w takim razie odsyłam cię do bardzo fajnego dokumentu, skoro już tak szerzymy nepotyzm, który zrobił zresztą mój serdeczny kolega Piotrek Jasiński. Nazywa się Wszystko w Porządku: Ziemniaki w żołądku. O. Jest to łącząca, historia łącząca polskie i czeskie tradycje, i tam ziemniak w roli głównej. Na pewno oprócz elektrowni jest jeszcze ziemniak przygotowany też przez y, panie na konkurs na wiele osobów to w sałatkach i w innych rzeczach, więc polecam. Myślę, to że może zapisuję, sobie ślinka tak. pocieknąć. O, nie, nie masz pojęcia, od razu mi się soki żołądkowe uruchomiły. A był to od babci. Tak. Nie było to pyszne, naprawdę pyszne. ziemniaków. Lecimy teraz dalej. Jak to się zaczęło? Bo w skrócie mam przez to, że twoja historia jest na tyle ciekawa, a czas jak zwykle nas ogranicza, to postaram się skupić najbardziej na tych najważniejszych wątkach, ale początki też są super ciekawe, bo ty nie dość, że ominąłeś jeden rok w szkole, Podstawowej, to, to nie był jedyny raz, kiedy to się wydarzyło, i znowu ten los y, okazał się być kluczowy, więc zacznijmy może od początku od tej podstawówki i y, tego, jak y, szybko awansowałeś do liceum. Widzisz, i, i to był taki klasyczny przypadek Hold my Beer. Y Moja mama pracowała w szpitalu w kolbuszowej, i kiedyś jedna z jej koleżanek, nauczycielek, yy, z jakichś miejscowości yy, yy, małych miejscowości obok Kolbuszowej, niestety wylądowała w szpitalu i, i spędziła tam tydzień czy dwa, i opowiedziała mojej mamie o nowo powstającym liceum w Rzeszowie, i to miało być liceum z tak zwaną zerówką, gdzie po siedmiu klasach podstawówki Miało się kończyć podstawówkę, tak jakby przy liceum. i przygotow... I ta ósma klasa miała tak, być tą zerówką tak. przy tym liceum? I jak moi rodzice zobaczyli ogłoszenie o nowo powstającym liceum w Rzeszowie, pojechaliśmy na coś, co mi się wydawało wtedy, że będzie rozmową kwalifikacyjną. A okazało się, że to był egzamin, i ja wpadłem na ten egzamin kompletnie nieprzygotowany. Ale to był egzamin z angielskiego? To był nie? egzamin z matematyki z polskiego. O, matko. Okay. I w związku z tym, że to było nowe liceum, to był chyba 92 rok, jeśli do, dobrze pamiętam, i oni jeszcze nie byli pewni, czy to liceum powstanie, czy nie powstanie, trochę chcieli zobaczyć, ilu będzie chętnych. Te egzaminy były o miesiąc wcześniej niż tak zwane tradycyjne egzaminy do, do państwowych szkół. Ale bo to chyba nie padło. To liceum było szczególne właśnie ze względu na język angielski, prawda? Hmm. Tak, teoria miała być taka, że w tej zerówce, czyli w ósmej klasie, będzie intensywny angielski, i później y, całe liceum przedmioty miały być uczone po angielsku i po niemiecku. Okazało się, że to było trochę inne liceum, tam to finalnie nie powstało, ale ja się w siódmej klasie podstawówki dostałem do normalnego liceum i moja mama wtedy poszła do pani dyrektor y, podstawówki, do której chodziłem, i powiedziała: Pani dyrektor, syn się dostał do liceum, co z tym zrobimy? I pani dyrektor podobno odpowiedziała, no to skoro się dostał do liceum, to już chyba nie ma sensu, żeby chodził do podstawówki, tylko jakoś trzeba te przedmioty z ósmej klasy pozaliczać. Ja wtedy dostałem trzy tygodnie na zaliczenie tych przedmiotów. No i jak mama wróciła ze szkoły, zapytała mnie, czy ja w ogóle chcę to zrobić, bo to będzie trzy tygodnie katorżniczej nauki. No, I to był ten klasyczny moment hold my beer. Nie ja wie, nie dam rady? Nie wiem, co mi strzeliło do głowy i nie wiem, dlaczego to chciałem zrobić, ale wtedy przez trzy tygodnie chodziłem do szkoły i codziennie pisałem po kilka sprawdzianów, po kilka klasówek, żeby cały materiał z ósmej klasy zaliczyć. I wszystko zaliczałeś, jak rozumiem. Tak, wszystko zaliczyłem. I co było potem? Później, ile lat liceum? Cztery. Dwa, dwa lata chodziłem do, do tego liceum w Rzeszowie i wtedy nasz nauczyciel angielskiego yy, znalazł kolejne ogłoszenie. I, I pokazał to całej klasie, że jest jakiś program stypendialny dla obcokrajowców i można na rok wyjechać do Stanów i tam chodzić do liceum. I oczywiście ty wyjechałeś do tych Stanów, oczywiście dostałeś się na ten dostałem program. Dostałem się, ale też byłem... A, zapomniałem <grym> powiedzieć, wtedy do liceum dostałem się z ostatniego miejsca na liście <grym> i na to stypendium <grym> też się dostałem z ostatniego miejsca na liście. Niesamowite. I wyjechałem do Stanów i z tyłu głowy miałem y, taki pomysł, że... Tam się pouczę angielskiego, zobaczę, jak wyglądają Stany, i wrócę do Polski do trzeciej klasy. Czyli tak, jakby powtórzę trzecią klasę, bo już nie miałem ochoty nadrabiać zaległości i różnic programowych. No tak, tak. Wiedziałeś tygodnie już, czym to się je. Dały mm. mi wtedy w kości. Nie chciałem już drugi raz tego robić. Jasne. Ale y, amerykański system działa zupełnie inaczej niż polski, bo tam można wybierać przedmioty i to trochę nie ma znaczenia, czy jest się w pierwszej, w drugiej, w trzeciej czy w czwartej klasie. Każdy uczeń ma indywidualny tok nauczania. Przekładając to na język y, polski, i ja sobie wybrałem jakieś przedmioty i tam jest taki urzędnik, to się nazywa Student Counselor, który pomaga w, w karierze, w ścieżce, w edukacji, w rozwoju pomaga doradza. Do, dobrać przedmioty do tak. Twoich zainteresowań, do tego, co ewentualnie chciałbyś. Jak robić, się też tak? przygotować na studia, jak się okay. przygotować do egzaminów, jak, jak, y, jak y, Amerykański system ma bardzo specyficzny yy, sposób przyjmowania akceptacji na studia, więc tam aplikowanie na studia to jest też z tego to można zrobić doktorat. Tak. Mm -hmm. okay. No i ten student counselor wtedy zapytał mnie: Do you want to be a junior or a senior? Co tłumacząc na polski, chcesz być trzecioklasistą czy czwartoklasistą? <noise> tylko ty wtedy jeszcze nie wiedziałeś, jak to się tłumaczy na polski, Dokładnie. I senior brzmiało lepiej, więc odpowiedziałem mu, of course, senior. I dwa tygodnie później on do mnie przyszedł i powiedział: Wiesz, co, ale ja sprawdziłem twoje papiery z Polski i ty powinieneś być juniorem, a nie, a nie seniorem. I ja wtedy mu zadałem pytanie, ale właściwie jaka jest różnica, bo i tak chodzę na te przedmioty, na które chodzę, dobrze sobie z nimi radzę. A on mówi: No, różnica jest tylko taka, że. Formalnie nie będziesz mógł skończyć szkoły i nie dostaniesz świadectwa, bo ci brakuje jednego kredytu z angielskiego. Kredyt to taki punkt, tam jest system punktowy i trzeba mieć minimalną liczbę punktów. I oni wymagali czterech lat nauki angielskiego, a ja miałem formalnie trzy lata nauki. Więc zapytałem, czy jak ja wezmę dodatkowy angielski w przyszłym semestrze i zrezygnuję z czegoś, na przykład z biologii, to czy wtedy spełnię to formalne, ten formalny wymóg? On Chwila się zastanowił i mówi: Wiesz, co, właściwie masz rację, możesz tak zrobić. I wtedy skończę szkołę, tak skończysz. I dostanę dyplom, tak dostaniesz. No i tak po trzech latach liceum wróciłem do Polski i mogłem pójść na studia. I poszedłeś. Poszedłeś I na studia tak. w Warszawie. Tak, na Politechnikę Warszawską i taki wydział, który już nie istnieje, nie istnieje w TIMS, czyli fizyka techniczna i matematyka stosowana. I z czego się wtedy utrzymywałeś? Na pierwszy... W Stanach rozumiem, miałeś stypendium tak. jakoś dało się żyć. A co później? Na pierwszym roku utrzymywali mnie rodzice, ale ja bardzo często. Ja miałem wtedy 17 lat, jak poszedłem na studia. A jezus, no przecież. I <grym> nie wiem, co mi strzeliło do głowy i skąd mi się wziął ten pomysł, ale chciałem się uniezależnić i chciałem zacząć zarabiać, więc na drugim no semestrze. Podejrzewam, że znalazłeś ogłoszenie po prostu, stąd to. Zna... Znalazłem ogłoszenie, <grym> skąd wiedziałaś. Wiesz co, nie wiem. <grym> W Akademiku wisiało wtedy takie ogłoszenie, że firma Internet Securities szuka do, y, do pracy na pół etatu studentów, którzy znają i tu była masa trzyliterowych skrótów, których ja wtedy nie znałem. Były jakieś programy, tak? Tak, jakieś SQL, HTML, y, Perl i, i tuż in, innych słów, ja wtedy nie miałem Język pojęcia. programistów. Tak. I to ogłoszenie powisiało kilka miesięcy i ja wtedy nie aplikowałem, ale po kilku miesiącach zacząłem się zastanawiać, dlaczego ono tam jeszcze dalej wisi. I się do nich zgłosiłem i okazało się, że nikt się nie zgłosił, bo nikt na studiach nie znał tych języków. I ja wtedy kupiłem jakieś książki i zacząłem o nich czytać. Jak poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, oni mnie zapytali, czy, czy znam te języki. Ja powiedziałem, że jeszcze nie, ale właśnie się ich uczę. <laughs> I byłem jedyną osobą, która się w ogóle zgłosiła i zostałem przyjęty do tej pracy. Czyli rozumiem, że twoje nastawienie było dla nich podstawowym kryterium do przyjęcia cię na to stanowisko. Ja nie wiem, czy moje nastawienie, czy desperacja. Oni po prostu bardzo kogoś potrzebowali i, i chyba nie mieli innego wyboru wtedy. I rzeczywiście nauczyłeś się tego, co miałeś się nauczyć. To była twoja pierwsza praca, którą możemy nazwać pierwszym zawodowym sukcesem, tak? Tak, to była moja pierwsza praca i bardzo dużo się wtedy nauczyłem od moich starszych kolegów, którzy, z którymi tam pracowałem. Tak naprawdę oni mnie nauczyli. Chciałbym powiedzieć wszystkiego, ale oczywiście w świecie technologii wszystko się tak szybko zmienia, że. Trzeba się na bieżąco cały czas uczyć, rozwijać i dokształcać, ale to były takie moje pierwsze szlify zawodowe i taka szybka winda i przeskoczenie naprawdę kilku etapów, dosłownie w ciągu kilku miesięcy. Dokąd to był ten przeskok? To był przeskok do takiego miejsca, w którym byłem rozchwytywany, bo było naprawdę bardzo mało osób w Polsce, które wtedy potrafiły programować strony internetowe, robić bazy danych, systemy e-commerce i Nagle 17-18-letni chłopak, yy, zarabiał kosmiczne pieniądze jak na tamte czasy. Ja wtedy zarabiałem na pułetatu 5 tysięcy złotych na rękę. No to rzeczywiście, wtedy to ja nigdy tak dużo nie zarabiałem High jak life. wtedy. Yy, jakby relatywnie do kosztów życia, bo mieszkałem w akademiku, za który płaciłem chyba 100 złotych miesięcznie. Wyżywienie mnie kosztowało może 300-400 zł miesięcznie. Ja wtedy nie wiedziałem, co z pieniędzmi robić. I co robiłeś z nimi? Bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Po czterech czy pięciu miesiącach nowy samochód kupiłem. Okej, okay. czyli to pierwsza inwestycja, powiedzmy. Tak, nowy samochód? Nie nazwałbym tego inwestycją, ale wtedy. I jeszcze zachcianka wtedy. Taka zachcianka. Miałem takie marzenie. Jasne. Chciałem odwiedzać rodziców, mieć tą mobilność, bo połączenie kolejowe i autobusowe wtedy Warszawy z Podkarpaciem było tragiczne. Ja doskonale wiem, jak to kiedyś kiedykolwiek. Tak. Więc, więc miałem takie, takie marzenie, żeby kupić sobie samochód, i kupiłem sobie ten samochód. Ta tam... Jaki to był samochód? To była Honda Civic. Okay. Kolor? Czarny. I co tata? Tata mnie wtedy przestrzegał, że powinienem oszczędzać i, i nie wydawać tych pieniędzy, bo on też na studiach zarabiał najwięcej w swoim życiu, relatywnie do, okay. do, sw do swoich kosztów. I był wtedy barmanem. I yy, jakby ta historia mi dała trochę do myślenia, i zacząłem wtedy odkładać pieniądze. Ale najpierw zachcianka, i to jest super historia, bo na razie wszystko brzmiało tak, że wszystko zaczyna się i kończy na ciężkiej pracy, na poświęceniu, zaangażowaniu i tak naprawdę zrezygnowaniu z przyjemności. No bo jak wyobrażasz sobie młodego chłopaka, który przez trzy tygodnie zalicza po pięć, zakładam, sprawdzianów dziennie, który w Stanach też musi dokonywać niesamowitych rzeczy, żeby zaliczyć ten rok, senior, rok studiów, żeby wrócić do Polski, znowu studiować, pracować, łączyć studia z pracą, wszystko brzmi jako jedno wielkie, jak jedno wielkie wyrzeczenie. A tymczasem okazuje się, że Stefan Batory znalazł w tym wszystkim przestrzeń na zrealizowanie swoich marzeń, już niezwiązanych z karierą czy z rozwojem osobistym, a po prostu z przyjemnością w postaci auta, o którym marzyłeś. I to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz, którą można wynieść z tego całego wstępu do tego, co się działo później. Cieszę się, że tak to postrzegasz, i rzeczywiście widzę w tym, widzę w tym jakiś pozytyw, bo wtedy po. Po rozmowie z tatą zacząłem to postrzegać w kategoriach błędu. Natomiast dzisiaj potrafię sobie zracjonalizować tę decyzję sprzed dosłownie dwudziestu kilku lat, bo yy, dzisiaj najcenniejszą rzeczą, jaką mam, jest czas. I najcenniejszą rzeczą, jaką człowiek może dać człowiekowi, jest swój czas, bo jakby wszystko inne. Albo możemy kupić, tak, albo możemy nie wiem, poprosić kogoś innego, żeby zrobił, żeby pomógł, żeby w jakiś sposób nas zastąpił. Natomiast jakby jednej jedynej rzeczy nie jesteśmy w stanie ani niczym zastąpić i, i w relacjach międzyludzkich. To, co ja dzisiaj zdecydowanie postrzegam jako, jako najcenniejszą rzecz, którą ja mam i którą mają inni, i najbardziej to zawsze doceniam, to jest poświęcenie mi swojego czasu i też mi jest najtrudniej, zawsze ten czas poświęcić innym. Więc jakby ten samochód pomógł mi wtedy częściej rodzinę odwiedzać. Więc... No tak, zaoszczędzić trochę czasu. Tak. Nie zaoszczędziłeś pieniędzy, kupując samochód, ale zaoszczędziłeś czas i to ma dla Ciebie większą wartość. Tego czasu trochę upłynęło od tego etapu w Twoim życiu. Co się działo później po studiach? Ile w ogóle trwała Twoja praca w tej pierwszej firmie? W tej pierwszej firmie przepracowałem chyba dwa lata, później. Już zlecenia. Yy... W dwóch czy trzech firmach pracowałem jeszcze po, po rok półtora, jak, jak tylko skończyłem studia, Założyłem pierwszą firmę z ośmioma kolegami, o czym już yy, wspominaliśmy, i to były te dwa pierwsze lata uczenia się przedsiębiorczości. Z ośmioma kolegami. To... Przepraszam, z siedmioma, nas w sumie, Czyli w sumie było. było was osiem, no to i tak, tak jest bardzo tak. dużo zaangażowanych osób, i to też byli programiści. Yy... Pięciu z nas programistów i trzech chłopaków, którzy się mieli zająć tak zwanym biznesem. Mhm. Natomiast oni pierwsi się zorientowali, że to się nie uda i bardzo szybko odeszli. I ja wtedy tak zostałem przedsiębiorcą i prezesem, bo pozostałych czterech chłopaków popatrzyło na mnie i powiedzieli: Stefan, to może ty zostaniesz teraz prezesem. A ja nie miałem pojęcia o prowadzeniu firmy, nie wiedziałem, co to jest VAT, PIT, CIT, ZUS. No, i podjąłem się tej yy, szaleńczej misji i, i zostałem prezesem. I to było chyba najbardziej pouczające doświadczenie w moim życiu, bo nie wiedziałem ani jak się sprzedaje, ani jak się robi marketing, ani jak się rozlicza podatki, i musiałem się tego wszystkiego nauczyć dosłownie w ciągu kilku tygodni, może miesięcy. Luczyłeś się jak? Pytałeś ludzi, chodziłeś do biblioteki, no, puszowałeś w internecie, wtedy jeszcze chyba nie było aż takiej bazy danych. Zresztą, uczyłem się chyba w najgorszy możliwy sposób bo na własnych błędach i na własnych doświadczeniach. Brakowało mi wtedy odwagi i to jest też jedna z lekcji i, i dzisiaj zdecydowanie to robię. Pytam się innych ludzi, którzy są już o kilka kroków przede mną. Pytam się innych ludzi, którzy są najlepsi w danej dziedzinie, w danej branży. Dużo więcej też czytam, wtedy mi się wydawało, że nie mam na to wszystko czasu i... Byłem trochę jak taki uparty pług, który spychał przed siebie coraz więcej śniegu, i, i czym więcej tego śniegu było, tym ciężej było go tak y, spychać. I być może dlatego ten okres wtedy trwał dwa lata. Ale też nauczyłem się czegoś, co dzisiaj wiem, że się nazywa reframingiem, ale wtedy kompletnie nie miałem pojęcia ani, że taki mechanizm istnieje, ani nie użyłem tego świadomie. Bo chyba najtrudniejszą rzeczą i psychicznie, mentalnie najbardziej obciążającą było odrzucenie. Jak dzwoniliśmy, czy ja dzwoniłem do klientów i próbowałem się umówić na spotkanie, to oni nie chcieli w ogóle ze mną rozmawiać, nie chcieli się spotykać, no bo byliśmy młodą firmą, która nie miała doświadczeń, nie miała referencji, nie miała żadnych osiągnięć, i jeszcze dzwonił do nich jakiś. 22-letni chłopak, który nie wiedział, jak się sprzedaje, nie wiedział, jak się rozmawia językiem korzyści, więc oni już po, dwóch, podchodzili. po dwóch, trzech zdaniach słyszeli, że tu dzwoni jakiś lesz, czy nie ma sensu marnować z nim czasu. I coś, co ja często powtarzam i, i, i pokazuję to jako bardzo fajny mechanizm, żeby sobie radzić z problemami, jest reframing. I ja wtedy zacząłem się tym bawić, chociaż bawić to jest może. Yy, yy, bardzo niefortunne. Eksperymentować zacząłeś. Eksperymentować ty. i zacząłem się zastanawiać, to co zrobić, żeby oni ze mną porozmawiali o 30 sekund dłużej. Jak mi się już udało z nimi rozmawiać minutę. To co zrobić, żeby, żeby ta rozmowa trwała dwie minuty, a później trzy, cztery, pięć. I jak już doszedłem do kilkuminutowej rozmowy, to następnym krokiem było umówienie spotkania. A jak już się umówiłem na spotkanie, to po dziesięciu spotkaniach zacząłem się zastanawiać, to co zrobić, żeby nam wysłali zapytanie ofertowe. I to eksperymentowanie, taki rodzaj trochę gamifikacji, tak, czyli osiągania wyższego poziomu, trochę tak jak w grze, dlatego nazwałem to bawić się, tak naprawdę doprowadziło mnie do sukcesu, bo zaczęliśmy dostawać pierwsze zamówienia. I tu są jakby dwa wnioski, tak? Po pierwsze, po, jak, ważne jest reframing i skupienie się na lekcjach, na nauce, na, yy, a nie na porażce. No, bo każdy taki telefon był porażką i to mnie wtedy strasznie paraliżowało. Ja się bałem złapać za słuchawkę i zadzwonić do kolejnego klienta, i były takie dni, że ja cały dzień siedziałem przed biurkiem. I nie powiedziałem ani słowa i patrzyłem się w ekran, patrzyłem się na moją bazę danych, do kogo mam zadzwonić i bałem się tam zadzwonić. Paraliż. Tak, to był paraliż, to był strach przed odrzuceniem, i to mi też pokazało, że bycie handlowcem jest strasznie ciężkie, bo to jest radzenie sobie dzień w dzień z odrzuceniem i to po kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt razy. Trzeba się jakoś uodpornić, żeby nie zwariować, tak. bo to przecież nie, nie przestanie się wydarzać nigdy. Dokładnie, dokładnie tak. A, a druga rzecz, której się nauczyłem, że skoncentrowanie się na drodze, a nie na celu jest dużo bardziej produktywne, że znalezienie pewnej radości i celebrowanie takich małych sukcesów, bo jak człowiek zawiesza sobie bardzo ambitny cel i mówi, Zostanę milionerem, no bo to, to chcieliśmy się nie zrobić. Nie cieszy w momencie, kiedy ma 100 tysięcy, tak. później 200, później 500 tak. na koncie, bo czeka na ten milion. Nie? Ma, mało tego nie cieszy się, jak zarobi pierwsze 100 złotych, jak, jak no tak. podpisze pierwszą umowę na 1000 złotych. I to mi pokazało, że skupienie się na, takim, na takich drobnych, małych celach tak naprawdę doprowadza do sukcesu. Jest wiele książek o tym, tak, że to jest siła nawyków, że to jest konsekwencja, wytrwałość. Zresztą ja później tego samego się nauczyłem, jakby drugi raz biegając, że Mierzenie w ambitne cele biegowe, tak naprawdę fajnie jest mieć ten ambitny cel gdzieś daleko na horyzoncie, ale bardzo dużo osób, jak nie wie jak tam dotrzeć, to się poddaje. Ale ty mówisz z perspektywy osoby, która być może nie miała tego ambitnego celu, bo nie wiedziała, że za chwilę go osiągnie. O tym też porozmawiamy, bo twoja historia biegowa jest równie szalona, jak twoja historia zawodowa na pewno. Wiesz co, myślę, że te cele zawsze były ambitne, bo to jest kwestia horyzontów. Te horyzonty się zawsze przesuwają i te kolejne cele są coraz bardziej ambitne. Ale nawet te pierwsze cele biegowe, które miałem, wtedy wydawały mi się ambitne. I dla kogoś, kto nigdy nie biegał i zszedł z kanapy i ważył 100 kg, był taki moment, że ważyłeś tą stówkę? Tak, 99,5 dosłownie. 99,5. Tak. I co, to dobra, to może o tym zaraz, bo chciałabym jeszcze tylko wrócić do tej pierwszej firmy, bo powiedziałeś, że ona praktycznie zbankrutowała, a ta historia, którą przed chwilą opowiedziałeś była taka dość romantyczna, czyli udało się pozyskać tych klientów, bo ich coraz więcej, przeszedłeś przez cały proces, proces reframingu i co się stało, że nie zadziałało wtedy? Właściwie zadziałało, bo ja tę firmę później prowadziłem przez 12 lat i czyli, wprowadziłem. Czyli nie tak. zbankrutowaliśmy? Nie, nie, nie zbankrutowaliśmy, natomiast ja wtedy szukałem pracy i też byłem zdesperowany, bo nie miałem na jedzenie, jadłem te ziemniaki, wtedy miałem ich serdecznie dosyć. Tych trzech kolegów, którzy się mieli zajmować biznesem, odeszli pierwsi. Później została was piątka. Została nas piątka. Później odeszło kolejnych dwóch kolegów i została nas trójka. I właściwie we trzech, jak rozmawialiśmy, to pogodziliśmy się już z tym, że zaczniemy szukać pracy, odejdziemy, zamkniemy tą firmę. Natomiast ja nie mogłem jej zostawić z długami. I postanowiłem sobie wtedy, że... Będę pracował w tej firmie dotąd, dopóki nie spłacę długów. A jak spłacę długów, to w cholerę to wszystko zamykam. Mam dosyć życia przedsiębiorcy. Ja chcę stabilności, chcę etatu, chcę urlopu, chcę, chcę mniej stresu, i, i taki był plan. No i udało się pozyskać pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego klienta, i w pewnym momencie spłaciliśmy te długi. Po jakim czasie? Yy, to nam kolejny rok, może półtora zajęło. To znaczy, okay. gdzieś po dwóch latach zaczęliśmy wychodzić na prostą, ale jeszcze kolejny, kolejny rok nas goniły te długi i, i, i ogony. Ale gdzieś w trzecim, czwartym roku zdałem sobie sprawę z tego, że może tak naprawdę nie powinienem zamykać firmy, no bo teraz już jest iluś pracowników, jest iluś klientów, i jak zamknę firmę, to z kolei ich zawiodę. A skoro nam to dobrze idzie. Mm -hmm. To może będę to kontynuował. I później przez kolejne 7 czy 8 lat Deloitte yy, klasyfikował nas na liście 50 najszybciej rosnących spółek technologicznych w Europie yy, Środkowej i Wschodniej. I byliśmy jedyną firmą klasyfikowaną tam 7 lat z rzędu, co też było niesamowitym sukcesem. I co się stało z tą firmą? Ta firma do dzisiaj funkcjonuje, jest częścią grupy EUWIK. W 2012 roku wprowadziłem ją na rynek New Connect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i niedługo później, chciałem powiedzieć, odszedłem z tej firmy, ale tak naprawdę zostałem delikatnie, mówiąc niej, wypchnięty A, przez mojego rozumiem. wspólnika. To był... Jeden z tej ósemki, tak? Nie, to, był jeszcze, to był jeszcze ktoś, ktoś inny. inny. To był ktoś, kto pozostałych dwóch chłopaków wykupił. I w pewnym momencie miał... Udzia większość udziałów. Miał prawda? większość udziałów. On z kolei nie rozumiał nigdy tak zwanej części software'owej, bo on się zajmował częścią hardware'ową. I jego strasznie frustrowały moje ryzykowne decyzje. I... Chciał przejąć stery spółki i zmienić jej strategię. Ja się wtedy z tym nie zgodziłem i postanowiłem odejść. Rozumiem, czyli wspólna decyzja w pewnym sensie, jak to się mówi w trudnych związkach. Ona nie była tak bardzo wspólna. Tak naprawdę moja decyzja była trochę reakcją na jego, na jego decyzję. Ale, ale to chyba była jedna z najlepszych rzeczy, które mi się wtedy w życiu przytrafiły. No więc właśnie, po raz kolejny los doprowadził cię do dobrego miejsca. Później iTaxi już? Wiesz co, iTaxi tak naprawdę założyliśmy dosłownie rok czy półtora roku przed moim rozstaniem z EO Networks i Czyli wtedy iTaxi mm. było częścią EO Networks i to był tak naprawdę, to była ta główna kość niezgody, bo ja chciałem dalej inwestować w iTaxi, bo bardzo wierzyłem w sukces tego projektu. Jak widać słusznie. A Błażej chciał zamknąć ten projekt i wtedy rozstając się, podzieliliśmy majątek, bo nie było ani jego, ani mnie stać na to, żebyśmy się nawzajem pospłacali. I wtedy doszło do podziału majątku i ja przejąłem iTaxi, oddałem Błażejowi swoje udziały w Eonetworks. Tam była jeszcze inna spółka SensiSoft, z której później powstało Buxi i, i w ten sposób się rozstaliśmy. No już powoli, powoli mhm. zmierzamy do tego, co najważniejsze, ale jeszcze chwila... Y Oddechu i zostańmy przy iTaxi. To też nie był łatwy biznes, przecież myślę, że większość osób, które nas teraz słucha, pamięta, jakie wielkie oburzenie to wywoływało wśród taksówkarzy, no była to kompletna innowacja wtedy na rynku. Skąd wziął się ten pomysł wtedy w Twojej głowie? Ten pomysł był. W... Bo to jest troszeczkę tak. podobne do Wuxi. Znowu tak. miał ułatwić zadanie tak. klientowi, tylko tutaj było wielu niezadowolonych. A w Booksy to wszystkim ułatwiło robotę. Ten pomysł był wypadkową tak naprawdę kilku różnych rzeczy, które się wydarzyły równolegle. Ja się zainspirowałem. Yy tym będąc w Niemczech w Monachium kiedyś na spotkaniu biznesowym i wtedy wystartowała tam taka niemiecka firma MyTaxi, dzisiaj znana jako Freenow. Wróciłem do Polski i stwierdziłem, że y, zrobię coś podobnego w Polsce. Ale otworzyłem aplikację App Store na, na swoim telefonie i zobaczyłem, że były już dwie aplikacje. Jedna się nazywała Złap Taxi, a druga się nazywała Chcę Taxi. Mhm. I byłem tak zły, że nawet ich nie otworzyłem, nie sprawdziłem jak działają. I wyrzuciłem ten pomysł. Stwierdziłem, nie ma sensu tego robić, bo już jest dwie aplikacje. Czyli byłeś wściekły, że myślałeś, że wymyśliłeś coś ekstra, a to już istniało. Może nawet nie wymyśliłem, no bo zobaczyłem to w Niemczech, mhm. ale byłem trochę wściekły, że ktoś przede mną zdążył to uruchomić w Polsce. I tak naprawdę na pół roku, może dłużej zapomniałem o tym ale któregoś dnia coś mnie tknęło, żeby jednak sprawdzić te aplikacje, bo byłem zaskoczony, że skoro istnieją takie aplikacje, ale w ogóle o nich nie słychać, to mm -hmm. może im słabo... Zwłaszcza w Warszawie, tak. gdzie teoretycznie powinno to być miejsce, gdzie tak. się tego używa najwięcej. I wtedy pobrałem obydwie aplikacje, uruchomiłem je i okazało się, że jedna była wydana przez Niro... Czyli chyba panoramę firm, a druga była wydana przez polskie książki telefoniczne. Jedyna rzecz, którą obydwie aplikacje robiły, to geolokalizowały cię, w jakim jesteś mieście i wyświetlały listę telefonów do korporacji z tego miasta. Okej, okay, żeby ci ułatwić zadanie, Zadzwoni zadzwonienie. Które teraz Google za ciebie robi, czyli tak. wpisujesz miasto taksówki i tak to było to. I jak tylko to zobaczyłem, to od razu wrócił pomysł, żeby jednak stworzyć taką aplikację. I dosłownie w ciągu chyba trzech miesięcy zbudowaliśmy prototyp, uruchomiliśmy to z pierwszymi dziesięcioma My, taksówkarzami. To znaczy? EONetworks, bo wtedy zrobiliśmy to w ramach EONetworks. Tak, jeszcze wtedy z tym poprzednim wspólnikiem. Tak. A potem zostałeś z tym y, sam, w sensie ty przodowałeś temu projektowi. Y, jak Rozstawałem się z EO Networks, wtedy spotkałem, spotkałem się z Łukaszem Weichertem, który akurat odszedł z Onetu, i tak się spotkaliśmy troszeczkę bez celu, bez konkretnej agendy. Po prostu poświęciliście sobie swój cenny czas. Tak, ale obydwaj właśnie albo się rozstaliśmy, albo rozstawaliśmy z naszymi firmami, z którymi spędziliśmy większość zawodowego życia. No, i wymienialiśmy się tym, co u nas słychać, co będziemy dalej robili. Opowiedziałem Łukaszowi o Itaxi. I, I Łukasz dosłownie chyba tydzień później do mnie zadzwonił, czy napisał, że on chciałby bardzo się zaangażować w ten projekt i został pierwszym inwestorem. I co było później? Później yy, tak naprawdę to była yy, tak zwana orka na Ugorze, bo Taksówkarze bardzo protestowali. Mm -hmm. Nic tak nie zjednoczyło korporacji warszawskich jak i taksi. I korporacje, które zawsze ze sobą walczyły, po raz pierwszy się spotkały i Współpracowały. Prezesi tych korporacji ustalili, że jeśli no, jakikolwiek... łączek jak wspólny tak. wróg, to prawda. Że jeśli jakikolwiek taksówkarz dołączy do e i to będzie wyrzucony y, z ich korporacji i e taksówkarze bardzo się bali do nas y, przyjść. My wydawaliśmy pieniądze na marketing, żeby pozyskać użytkowników. Ci użytkownicy otwierali aplikację i nie było taksówek. A jak nam się udało pozyskać kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu taksówkarzy, to z kolei nie było użytkowników, bo bardzo trudno było, bo w pewnym momencie. Ludzie przez... się zaczęli frustrować, że nie mogą tak. nie ma dostępu samochodu i, i, I nie wracali, więc mieliśmy na początku fatalne opinie i wśród taksówkarzy, i wśród yy, użytkowników. I jakby jedyną sensowną strategią, którą można było wtedy zrealizować, to zaczęliśmy współpracować z tak zwanymi taksówkarzami niezrzeszonymi, którzy bardzo często byli niezrzeszeni nie bez powodu, to znaczy albo zostali z tych korporacji wyrzuceni. Mm -hmm. Albo to byli tacy taksówkarze, którzy troszkę mniej poważnie traktowali ten zawód. Czasem byli to emeryci, którym nie chciało się siedzieć w domu. Ja pamiętam taki przypadek, jak namawiałem jednego z nich. Siedział na postoju w taksówce, czytał gazetę i opowiadałem mu o aplikacji, A on mówi, że nie chce, że to bez sensu, że u niego to nie zadziała. I w końcu mu mówi, ale nie chce pan zarabiać pieniędzy? A on mówi, nie, bo ja tylko nie chcę z żoną w domu siedzieć. I dlatego, dlatego tu przyjeżdżam. Każdy ma swoje motywacje. Tak. Więc jakby oni mieli różne motywacje, nie byli tak zdyscyplinowani jak ci yy, taksówkarze z korporacji. Często mieli gorsze samochody, często w tych samochodach palili, bo korporacje jednak pilnowały w jakiś sposób. Yy, tej higieny. Yy, higieny pewnego standardu, więc zaczęliśmy pozyskiwać taksówkarzy, ale wtedy klienci narzekali, że te taksówki były brudne, śmierdzące, że ci kierowcy byli nieuprzejmi. No ale niestety, jakby to był taki segment i taka część rynku, która, yy, która była dla nas jedyną, jedyną szansą, żeby zbudować masę krytyczną. I dosłownie latami budowaliśmy tą masę krytyczną i jak już zaczęliśmy mieć klientów, to wtedy Taksówkarze z korporacji mniej się bali do nas przychodzić, bo wiedzieli, że nawet jeśli ich korporacja wyrzuci, to, to będą mogli zarobić tutaj. Będą mogli u nas zarobić. I, I przyszedł w pewnym momencie tak zwany moment masy krytycznej, gdzie wszystko potoczyło się y, z górki i było już dużo łatwiej. Ale jak nie stracić nadziei, kiedy tyle kłód jest rzucanych pod nogi, kiedy tyle nieprzyjemności się napotyka? Ja wrócę do tego, o czym powiedziałem. Trzeba znaleźć radość z drogi, a nie z celu i celebrować sukcesy. I my ale robiliśmy. Droga była bardzo kręta. Była bardzo kręta, ale jak codziennie, czy co tydzień, czy co miesiąc widzieliśmy jakiś mały postęp. Tak? widzieliśmy, okay. że przybywa tych taksówkarzy, że przybywa tych y, użytkowników. No to wiedzieliśmy, że prędzej czy później to nam zagra, że prędzej czy później zbudujemy masę krytyczną. Oczywiście nie wiedzieliśmy, czy to zajmie rok, dwa lata czy pięć lat. Ale też myślenie o tym w niczym nie pomaga. To znaczy, jak człowiek stawia sobie ambitny cel i, i uświadomi sobie, że to może zająć 5 albo 10 lat, to to często przeraża i paraliżuje. I znowu skoncentrowanie się na drodze wydaje mi się, że daje więcej odwagi, więcej takiego poczucia kontroli tego, co się robi, i, i też potrafi dać fan, no bo jak codziennie się robi. Coś i widzi się, że o 1% się coś poprawiło, no to nagle po roku ten postęp jest gigantyczny. Ktoś kiedyś powiedział takie dość prozaiczne zdanie, że wszystko kiedyś będzie dobrze, a jak, wszystko na koniec będzie dobrze, a jak nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. Dokładnie tak. Czyli zdanie. Bardzo to upraszczając, można to zamknąć w takim zdaniu. To ci dało na pewno dużo dodatkowej siły, że pokonałeś kolejne wyboje i osiągnąłeś to, czego chciałeś i przez to chyba już nie bałeś się też z angielska możemy śmiało użyć tego określenia dream big, bo to już był taki moment, kiedy można było poczuć chyba się trochę panem świata i że można zrobić i osiągnąć wszystko, prawda? Ja się tak nigdy nie czułem, nawet teraz tak się nie czuję. Natomiast z Itaxi była jedna bardzo ważna lekcja i to nawet nie było dream big. Tylko zaadresowanie pewnego problemu, które miało i e taksi, bo my zawsze byliśmy lokalną polską spółką. No tak. I jak Uber wszedł do Polski, to wszyscy lokalni inwestorzy, polscy inwestorzy czy regionalni inwestorzy się przestraszyli Ubera i już nikt nie chciał finansować dalej rozwoju i e taksi, a inwestorzy tacy globalni czy, czy nawet paneuropejscy z kolei nie inwestowali w małe lokalne przedsięwzięcia. I znaleźliśmy się trochę między młotem i kowadłem, bo ani lokalni, ani globalni inwestorzy nie chcieli w nas zainwestować, a z kolei Uber miał tak zwane najgłębsze kieszenie. To był najlepiej finansowany startup, chyba nawet do dzisiaj. Tak? Chyba nie było nigdy innej firmy, która zebrałaby tyle pieniędzy co Uber. No to teraz można płynnie przejść do Booksy i tego, dlaczego właśnie Booksy rozpoczęło swoją. Działalność na, na terenie Stanów Zjednoczonych, a nie Polski. Dokładnie tak. W świecie startupów mówi się o klątwie 40-milionowego kraju. Jest często tak, że spółki, które zaczną, czy projekty. Znaczy, nieważne, jak się mówi o naszym kraju, byleby mówili. Nie, nie, to nawet nie, nie o to wiem, chodzi. Wiem, wiem, 40 milionów to jest na tyle duży kraj, że jak się tu zbuduje dobry biznes. To później wychodzenie na nowe rynki zawsze jest ryzykowne, niepewne, zawsze ten nowy rynek generuje 0,5%, 1%, 2% obrotów, więc jest taka sama spełniająca się przepowiednia, że się koncentruje zawsze na tym, co stanowi większość biznesu. A jeśli Polska stanowi większość biznesów, to się robi produkt dla polskich klientów na polski rynek i się więcej inwestuje w to, co generuje pieniądze i wtedy ignoruje się te nowe rynki. I jako Przykład czy kontrprzykład podaje się z kolei kraje nadbałtyckie albo Izrael. Izrael zresztą nazywany jest Startup Nation, bo to są tak małe rynki, że żeby tam zbudować duży biznes od razu trzeba wyjść na zewnątrz, na zewnątrz od razu trzeba myśleć globalnie. I stąd ta klątwa 40 milionowego kraju, że to jest na, na tyle duży rynek, że tu można już odnieść sukces, a na tyle mały, że to nie może być sukces globalny. I... Mając te doświadczenia, które mieliśmy w Itaxi, postanowiliśmy z Konradem Howardem, moim, moim wspólnikiem, że... Już innym, nowym. To był człowiek, którego poznałeś jak? Z Konradem prowadziłem SensiSoft. Okay, to, 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 to była druga z tych spółek obok mhm, Itaksi, która tak. y... którą przejąłem rozstając się z EO Networks. I w ramach SensiSoft Soft wyinkubowaliśmy Buksi. I jak wyinkubowaliśmy Buksi, do czego pewnie za chwilę wrócimy, mm -hmm. y, wtedy podjęliśmy decyzję, że uruchomimy Buksi najpierw w Stanach, żeby zobaczyć, czy mamy tak zwany product market fit. To znaczy, czy z, jakby ktoś w ogóle będzie chciał kupić ten produkt. No I... to przejdźmy już może do konkretów i do mm -hmm. tego, skąd wziął się y, pomysł na Buksi. Ja oczywiście znam historię, bo można ją wyczytać, o tym, jak. Ty próbowałeś umówić się do fizjoterapeuty i nie mogłeś. Wolałabym oczywiście, żebyś ty to opowiedział. Natrafiłam też na taki artykuł, w którym autorka, artykuł był na WP, powiedziała, że mogłeś być znany z tego, że zrewolucjonizowałeś seks biznes, ale postanowiłeś jednak tego nie robić. Więc słucham, jak było naprawdę z tym początkiem Buxi, z pomysłem w ogóle na to przedsięwzięcie. W każdej historii jest. Ziarnko prawdy, Ziarnko prawdy. I oczywiście to był żart, który się gdzieś na początku naszego pomysłu o Buxi pojawił, bo byliśmy z Konradem wtedy na konferencji w Vegas, które jest też znane y, jako miasto rozpusty, i oczywiście ta branża. Y, nie, nie jest tam regulowana, i, i w ramach żartów zaczęliśmy się zastanawiać, czy też y, nie zrobić takiej wersji czy odnogi y, dla tej branży. Żeby nie marnować tego całego papieru na ulotki do, pieniędzy do... i tak dalej, po prostu uprościć to ludziom? Dokładnie tak. Natomiast Tutaj tak naprawdę nałożyły się na siebie dwie rzeczy. Sensisoft budowało strony internetowe czy platformy internetowe dla tak zwanej branży ogłoszeniowej, i pracowaliśmy właściwie na całym świecie, na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Australii, z klientami, którzy wydawali gazety ogłoszeniowe których Ty już możesz nie pamiętać ale gdzieś pod koniec lat 90., na początku 2000. <laughs> Yy, jak się coś chciało kupić albo sprzedać, zanim jeszcze powstało Allegro, zanim powstało Elix, to wszyscy umieszczali ogłoszenia w tych gazetach i my cyfryzowaliśmy czy digitalizowaliśmy tą branżę na całym świecie. Byliśmy liderem, SensiSoft, czyli ta, ta, ta tak. druga firma, była liderem w tej branży. Mieliśmy 70 klientów w Stanach, kilku w Afryce, w Europie, w Ameryce Południowej, w Azji. I Jednym z czterech tak zwanych największych wertykali, czyli, czyli takich y, y, silosów, bo, bo często te firmy się dzieliły na ogłoszenia motoryzacyjne, nieruchomości, y, ogłoszenia. Y, o pracę i, i czwartym takim największym, oni to nazywali personal services. Usługi. Czyli usługi. I tak. to były, y, tam znowu były trzy podkategorie professional services, czyli na przykład prawnicy, były home services, czyli ogrodnicy, dekarze, tak. y, 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 hydraulicy, złote i personal services, czyli głównie branża beauty, czyli usługi, które są wykonywane... Y, to głupio zabrzmi, na człowieku. Tak? Dlatego, Ale okej, okay, jasne. Dlatego mm -hmm. personal services. Tak. I zastanawiając się, jak pomóc tej branży i jak ją y, ucyfrowić, wiedzieliśmy wtedy, że y, ta przestrzeń związana z pracą, z motoryzacją, i nieruchomościami jest już zajęta i dosyć konkurencyjna, i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dla tego czwartego dużego vertikala, czyli dla, dla e, personal services. A z drugiej strony ja wtedy przygotowywałem się do Maratonu Piasków i nie mogłem się umówić do Michała Dachowskiego, który ma tutaj gabinet niedaleko na na, na, to Jagiellońs... jest tak, na Jagiellońskiej na Pradze. Nie ma przypadków, to już jest pewne. I... Ja zawsze trenowałem bardzo późno wieczorem. Jak wróciłem z pracy, jak po, położyliśmy dzieci spać i wychodziłem na treningi o 10 o 11 w nocy. I jak wracałem po północy z tych z treningów i coś mnie bolało, to wtedy już nie wypadało ani do niego dzwonić ani mu wysyłać SMS-a. Następnego dnia. Rano, na rano. Y, z dwójką małych dzieci, z którymi się jechało do przedszkola albo do, do szkoły. Y, to jest zawsze Armagedon. I później wskakiwałem na spotkania i dosłownie te spotkania miałem jedno po drugim, jedno po drugim, więc nawet nie miałem kiedy zadzwonić. Nawet już... zapominałeś, że cię boli. Dokładnie. Zapominałem, że mnie boli, dopóki nie wróciłem do domu, nie zacząłem się przebierać i wtedy tu coś strzyknęło, tam coś zabolało. No nie, nie mogę dzisiaj wyjść na trening, bo naderwę mięsień i nie będę mógł biegać kilka miesięcy. To może lepiej, żeby jednak Michał to obejrzał. I tak czasem umawianie się do niego trwało tydzień. I ja miałem potrzebę i chciałem wydać u niego pieniądze. On mi był dostępny, tylko ja się, albo nie mogłem do niego dodzwonić, albo była taka historia, że zacząłem pisać do niego SMS-y i on mi odpisał po kilku godzinach. No bo jak on masował pacjentów, czy ich nastawiał, to przez kilka godzin nie widział tych SMS-ów. No tak, on ci podał godziny, ty odpisałeś znowu po kilku, już były zajęte. Dokładnie tak. Na przykład, nie? I zacząłem się wtedy zastanawiać, jak mu pomóc i zacząłem szukać jakiejś platformy, jakiejś aplikacji, która by rozwiązała nasz wspólny problem i nie znalazłem niczego sensownego i zacząłem wtedy z Konradem się zastanawiać, czy tego nie zrobić dla właśnie całej branży beauty. I gdzieś tam to co robiliśmy dla tych klientów fight Media yy, i moje doświadczenia z Michałem i trochę ten żart z Vegas, gdzieś tam w pewnym momencie to wszystko się spotkało w jednym miejscu i, i tak powstało Booksy. Czy tak podjęliśmy decyzję o tym, żeby Booksy założyć, ale na początku chcieliśmy to założyć w tak zwanym modelu white label, czyli nie robić z tego jeszcze Booksy, jakie jest yy, yy, dzisiaj znane, ale dla tych firm z branży classified media uruchamiać to lokalnie yy, pod ich brandem. Czyli zrobić to w formie, Jakiejś franczyzy albo w formie. Okay. Żeby każdy mógł po prostu swoich klientów, czyli w sumie zaczynać od takich mniejszych rzeczy chcieliście. Tak. tak żeby sprzedawać sam pomysł do tak. korporacji. I my wtedy uruchomiliśmy to z trzema klientami w Stanach. Z jednym z Florydy, jednym z Nowego Jorku i jednym z Colorado. Ale po kilku miesiącach się okazało, że te firmy miały jeszcze takie DNA prehistoryczne, DNA branży papierowej. Czyli ludzie wolą dzwonić, umawiać się. I ich handlowcy, ani ich działy marketingu nie wiedziały, co z tym oprogramowaniem zrobić, jak je sprzedawać, jak, okay. y, jak to wykorzystać. I wtedy podjęliśmy decyzję o tym, żeby stworzyć własny brand, żeby uruchomić to pod własną marką i tak naprawdę samemu zbudować, y, samemu coś zbudować. Tak? I, no i wtedy naturalną decyzją, o której już mówiłem, było to, żeby zacząć od razu od Stanów. I e, ja słyszałam o takiej historii e, fryzjerki, zdaje się, że z LA, być może pomyliłam regiony, która y, pozwoliła Wam odzyskać wiarę w projekt, chcąc mieć y, buksy u siebie. Wy wówczas nie gwarantowaliście, też już nie pamiętam, dość zawiła to. to była historia, ale generalnie byłeś zdziwiony na drugi dzień, kiedy daliście jej dostęp y, do tego, że tam. 15 klientów się zapisało jednego dnia, 15 kolejnego. Ona chciała stworzyć miejsce dla swoich klientów, nie pozyskiwać koniecznie nowych Dokładnie i chciała odbierać tak. ciągle telefonów. My na początku jakby wiedzieliśmy, że jest tak zwany product market fit, to znaczy, że ludzie mają problem z umawianiem i że Booksy rozwiązuje ten problem z umawianiem, ale na początku jeszcze nie wiedzieliśmy, jak monetyzować, w jaki sposób sprzedawać, czy za to powinni płacić klienci, czy salony, czy salony powinny płacić tak zwany abonament, czy od każdej wizyty. I mieliśmy tam dużo momentów, dużo kryzysów i takich momentów, że to się nie uda, i może się trzeba poddać. I Gina była takim kolejnym skowronkiem, mm -hmm. y czy takim pierwiastkiem, który nam pokazał, że dosłownie drobna modyfikacja naszego pomysłu bardziej na poziomie modelu biznesowego i tego, jak będziemy monetyzowali, a nie samej aplikacji i jej funkcjonalności. I, I że może, jak nie drzwiami, to oknem, tak? No i udało się oknem właśnie dzięki jej inspiracji. I tutaj znowu ten problem handlowca się pojawił, kiedy musieliście sprzedać pomysł i przekonać do siebie ewentualnych użytkowników, prawda? Bo to znowu było chodzenie od drzwi do drzwi w zasadzie na początku. To było chodzenie od drzwi do drzwi, natomiast jak już nam Gina pokazała, że być może inny model biznesowy się lepiej przyjmie... Tam było dużo tak naprawdę iteracji, dużo prób i błędów, bo na początku wydawało nam się, że zrobimy to wszystko zdalnie z Polski. Jak się okazało, że to nie idzie, tak czuliśmy, że siedzimy na czymś fajnym, że to potencjalnie może być duże, i czuliśmy, że ten model. Musicie tego przypilnować tam. Tak. Wtedy mhm. też dzięki tej współpracy z tymi firmami z rynku Classified Media, my znaliśmy już ludzi w Stanach i tamte firmy w pewnym momencie. Zaczęły przechodzić kryzysy, prze, przez kryzysy i zwalniać swoich pracowników. I my wtedy zatrudniliśmy pierwszą osobę w Stanach. To była Phyllis Clement. Ona mieszkała w, chyba w Ohio. I poprosiliśmy ją, żeby nam pomogła i zaczęła dzwonić do tych klientów, którzy pobierają aplikację, ale jej nie używają. I wydawało nam się, że jak ją zatrudnimy, to to już rozwiąże wszystkie nasze problemy. No i po dwóch czy trzech tygodniach, Filis, jak obdzwoniła całą listę tych klientów, yy, wróciła do nas i mówi: Ale wiecie co, oni nie odbierają telefonów? No bo oni strzygą i jak strzygą, to mają zajęte ręce i nie odbierają telefonów. Więc dzwonienie do nich jest troszkę bez sensu, no bo rozwią jakby aplikacja ma rozwiązać ich problem. A my z kolei dzwonimy do nich, zanim ten problem rozwiążemy. I nie ma się co dziwić, że oni od nas nie odbierają. I pamiętam, to był taki okres sześciu, może ośmiu miesięcy, gdzie co dwa, trzy tygodnie mieliśmy taki moment Eureka. Tak samo było z Feliz. To zatrudnimy kogoś w Stanach, będzie do nich dzwonił i to rozwiąże wszystkie problemy. I nie rozwiązało. To może zaczniemy im wysyłać maile. Ale się okazało, że oni nie czytali maili, bo one albo wpadały do spamu, albo jakby ludzie. By, by była już taka znieczulica mailowa, tak. że ludzie nie lubili czytać maili, że je szybko kasowali. No to może zrobimy coś innego, to może coś innego. I tak co miesiąc wpadaliśmy na jakiś pomysł, i żaden z tych pomysłów nie rozwiązał. Jakby to nie był home run, jak mówią Amerykanie, czyli taki sprint do mety, ale po ośmiu miesiącach się okazało, że każda z tych rzeczy odrobinę poprawiła nasze metryki, odrobinę coś tam poprawiła, i nagle po ośmiu miesiącach okazało się, że mamy biznes. Piękne, to jest niesamowita historia. Polski rynek był trudniejszy? Polski rynek był trudniejszy, zwłaszcza na samym początku. Generalnie widzieliśmy taką zależność, że tzw. Tak rynki wschodzące, emerging market, czyli Polska, RPA, Brazylia, y, czy cała Ameryka Łacińska, ludzie są mniej ufni. Jest mniejszy poziom zaufania społecznego, jest mniejsza skłonność do ryzyka. Dużo wolniej następuje adopcja nowości technologicznych, natomiast Amerykanie czy Brytyjczycy byli dużo bardziej chętni do eksperymentowania. Bardziej otwarci. A czy jeszcze wciąż się zderzacie z taką nieufnością? Są jeszcze rynki, na których Wam zależy, a które są trudno dostępne dla Was? Myślę, że nie ma już takiej nieufności jak była 8-9 lat temu, natomiast są zdecydowanie łatwiejsze i trudniejsze rynki, ale to raczej wynika z ich konkurencyjności i z rozmiaru tych rynków. Dzisiaj sytuacja się zamieniła, bo Polska jest dla nas łatwiejszym rynkiem niż Stany, bo w Polsce udało się przekroczyć już tą masę krytyczną, a w Stanach jeszcze nie, albo przynajmniej nie wszędzie. I Stany są najbardziej konkurencyjnym rynkiem, mamy tam blisko 100 konkurentów. Ale wcieliliście, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, wcieliliście ten Genbook, dobrze mówię? Tak, dwóch konkurentów w Stanach przejęliśmy i, i wcieliliśmy do Booksy, w mhm. tym sensie, że zmigrowaliśmy ich wszystkich klientów do Booksy, ale... Ulepszając ich system tak, tym samym. Ale tam jest nadal 98 konkurentów i no jeszcze tak, przed nami. W Polsce bardzo, jesteście tak. bezkonkurencyjni. Bez Mamy 48 minut do Twojego kola, więc postaram się streszczać, żeby nie pominąć, bo jest naprawdę tyle ciekawych wątków wokół tego wszystkiego. Wspomniałam o Janbuku, jest jeszcze inna firma, którą niedawno wcieliliście. Też nie wiem, jak to się czyta, ale Cutie? Cute, cute. po cute prostu cute, to jest francuska firma. A dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że z impetem wkroczyliście na ten rynek hiszpański i to jest, zwłaszcza dla mnie, bardzo ciekawa historia, ponieważ tam popularność serwisu, myślę, że mogła nawet wasze oczekiwania. Przerosnąć. To, co się dzieje w Hiszpanii, jest jakimś fenomenem i to zaskoczyło nas wszystkich. Zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania. I tak jak dzisiaj o tym myślę, to jest chyba wypadkową dwóch rzeczy: y temperamentu y Hiszpanów czy, czy Latynosów, szerzej, szerzej mówiąc. I ja, ja w ogóle kocham ten klimat, uwielbiam pracować z tymi ludźmi. Oni są szalenie mili, entuzjastycznie nastawieni. Zresztą szaleni trochę jak ty. Tak nigdy o tym nie myślałem, ale może coś w tym jest. Zresztą nasz zespół w Hiszpanii, prawie połowa tego zespołu to są obcokrajowcy. To nie są nawet Hiszpanie. To są Wenezuelczycy, Meksykanie, Kolumbijczycy. Mamy dwie Chinki, więc ten, ten zespół... Spory rozrzut. spory rozrzut. Dwie trzecie zespołu to są kobiety. Więc jakby tam jest jakaś niesamowita energia. Tam jest jak takie z jednej strony poczucie... Jedności, jakiejś misji, celu, a z drugiej strony niesamowita różnorodność tego zespołu. Ale jak to się stało, że w ogóle trafiliście na ten rynek? I to jest jakby druga część sukcesu, i kolejny przypadek, gdzie los zadecydował o tym, co robimy. Kilka lat temu zadzwonił do mnie Javier Rodriguez Barales i bardzo łamanym angielskim próbował mnie przekonać do tego, żebyśmy coś razem w Hiszpanii zrobili. Ja nie do końca rozumiałem co to coś miałoby oznaczać. A my się wtedy koncentrowaliśmy na stanach, jeszcze w Polsce walczyliśmy i sytuacja nie była taka pewna i taka łatwa jak teraz. Nie miałeś też głowy do tego, ale to była osoba prywatna czy to był jakiś przedsiębiorca, który To była osoba prywatna przedsiębiorca, którego rodzina miała kilka salonów w Hiszpanii, zresztą jego dziadek Miał pierwszy salon unisex, jak się mówi po polsku: unisex. Y, unisex. I y, 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 podobno to był wielki skandal, że kobiety i mężczyźni zaczęli chodzić do tego samego salonu, i to właśnie dziadek Javiera ten salon <grym> otworzył. Później jego mama y, prowadziła te salony, i, i, i dzisiaj mama z bratem Javiera prowadzą kilka salonów. I Javier zaczął dla nich pisać oprogramowanie. Pożyczył od nich pieniądze, zaczął pisać oprogramowanie i zdał sobie sprawę po, y, po dwóch latach, że Ciężko mu będzie napisać coś bardzo dobrego, yy, i że nie ma sensu samemu pisać takiego oprogramowania. I, Zobaczył, że już to istnieje. I zaczął szukać na rynku yy, i testować to, co istnieje, i stwierdził, że Booksie jest najlepsze ze wszystkich yy, rzeczy, które, które sprawdził i przetestował, i chciał nas namówić do wejścia do Hiszpanii. Ja mu wtedy powiedziałem, że nie mamy na to czasu, nie mamy, nie mamy głowy, jesteśmy na czymś innym skupieni. Ale dwa tygodnie później on jeszcze raz do mnie zadzwonił i powiedział, że jest w Warszawie i że chciałby się ze mną spotkać na kawę. Było mi niezręcznie mu wtedy odmówić, skoro już przyleciał z Madrytu na spotkanie. I spotka ale zdeterminowany. To... Bardzo zdeterminowany. Mm -hmm. I spotkałem się z nim, i po pół godzinie wyszedłem z tego spotkania, i poszedłem do mojego wspólnika Konrada, i mu powiedziałem: Konrad, ja wiem, że mamy du dużo na głowie, ja wiem, że obarczam cię co chwilę nowymi zadaniami, ale musimy otworzyć Hiszpanię. Jakby ten człowiek jest niesamowity, i my to musimy z nim zrobić. I w ten sposób z Javierem otworzyliśmy Hiszpanię. Javi Javier przez pierwsze dwa lata prowadził ten rynek praktycznie sam, jeszcze z jednym pomocnikiem. Doszli do poziomu tysiąca salonów, i jak doszli do poziomu tysiąca salonów, my mieliśmy z nim wtedy taką umowę, że odkupimy od niego biznes. bo Daliśmy mu licencję i, i zrobiliśmy pewien rodzaj franczyzy. I zaczęliśmy tam budować wtedy swój własny zespół, dosłownie w styczniu 2000 roku. A w marcu wybuchł COVID i zamknęliśmy tą Hiszpanię na kilka miesięcy. Ale po Oj, COVIDzie podjęliśmy nie. decyzję, żeby ją znowu otworzyć. No i od tamtej pory Hiszpania rośnie fenomenalnie zdrowo i szybko. I tu chciałem oddać jeszcze yy, hołd, szacunek mhm. drugiej osobie i trzeciej, jakby trzy osoby odpowiadają za ten sukces Hiszpanii, bo jak przejęliśmy biznes od Javiera, to Agata Mroczkowska, która pracowała yy, w Booksy prawie od samego początku, od lipca 2015 roku i pomagała mi prowadzić stany, została country managerem i prowadziła tą Hiszpanię przez dwa lata. A później jak kupiliśmy Qt'a, Agata dostała nową misję, żeby zintegrować cały zespół Qt i, i pomóc nam w migracji do i więc się przeprowadziła do Paryża, a Hiszpanię przejął David, który jest tam do dzisiaj country managerem. I to nam też pokazało, jak istotne i kluczowe jest to, że na różnych etapach rozwoju firmy są potrzebne różne osobowości, ludzie z innym temperamentem, że na początku jest potrzebny y, taki wariat trochę jak Javier czy ja, Że później jest potrzebny ktoś, kto zbuduje z tego zespół i zbuduje tam tą atmosferę i poczucie jedności i misji i, i da, da im poczucie wizji, a później jest potrzebny sprawny menadżer, który zacznie układać procesy. I, i w przypadku Hiszpanii y, przejścia między tymi etapami były chyba wręcz idealnie książkowo zrobione, bo na wszystkich innych rynkach robiliśmy to albo za wcześnie, albo za późno. Co A tutaj my... idealnie. Tak. Ale to jest super, bo znowu można wysnuć taki wniosek, że jednak podstawą sukcesu są ludzie, co jest super fajne, kiedy mówi się o czymś tak. bardzo pragmatycznym jak biznes, tak. prawda? I nie chodzi o klienta, tylko o osobę, z, biznes, tak. z którą się ten biznes tworzy. Wspomniałeś już o pandemii, to na pewno był trudny czas dla całego buksy, nie tylko dla buksy hiszpańskiego. Wtedy zderzyłeś się z taką sytuacją, w której musiałeś zwolnić wiele osób. No podejrzewam, że dosyć traumatyczne musiało być to dla ciebie przeżycie. No to było traumatyczne przeżycie, bo wtedy byliśmy jeszcze nierentowną spółką. Startupy finansują się pieniędzmi inwestorów i dopóki nie osiągną pewnego rozmiaru, pewnej skali i nie mają wystarczająco dużych przychodów, potrzebują pieniędzy od inwestorów. I ci inwestorzy. Dają pieniądze w tak zwanych rundach i te rundy zazwyczaj zbiera się, czy użyję słowa dostaje się, ale to nie jest tak, że się je dostaje. To też to, to jest proces i, i, i to wymaga osiągnięcia pewnych etapów, pewnych kamieni milowych. I jak się nie osiągnie tego etapu, to jakby nie można zebrać kolejnej rundy. No i my byliśmy dosłownie między dwoma. Etapami, czuliśmy, że za kilka miesięcy będziemy mogli, będziemy gotowi, żeby, żeby zebrać kolejną rundę, bo odhaczymy kolejne, kolejne kamienie milowe, kolejne poziomy, i nagle z dnia na dzień wszystkie nasze rynki się zamknęły. My straciliśmy kilkadziesiąt procent przychodów, na niektórych rynkach nawet 90% przychodów z dnia na dzień, a mieliśmy pieniędzy jeszcze na 6-7 miesięcy, mając te przychody, nie mając tych przychodów, nagle Yy, tak zwany runway, czyli, czyli to na jak długo mieliśmy pieniądze, skróciło nam się z sześciu miesięcy do dwóch, trzech. No i stanęliśmy wtedy przed ścianą, bo gdybyśmy nie zwolnili ludzi, to tak naprawdę za trzy miesiące ogłaszalibyśmy bankructwo. A wtedy nikt nie wiedział, bo z perspektywy czasu bardzo łatwo jest to komentować, krytykować czy oceniać, ale wtedy nikt nie wiedział, czy lockdowny będą trwały dwa tygodnie, Oczywiście. dwa miesiące to czy była dwa lata. Inna wielka, nie wiadomo. Na niektórych rynkach one trwały prawie rok. W Kalifornii lockdown trwał 9 miesięcy i salony fryzjerskie, kosmetyczne w Kalifornii były zamknięte przez 9 miesięcy. Więc my wtedy podjęliśmy jedyną słuszną decyzję, jaką się dało podjąć. To jest trochę jak organizm, który pozwala odmrozić uszy, czy, czy w pierwszej kolejności palce, tak, żeby ratować cały organizm. I... Ale udało wam się część tych ludzi zatrudnić z powrotem tak, później. Tak, tak. Jak tylko w w czerwcu, w lipcu y, większość rynków się otworzyła, to większość tych ludzi do nas wróciła, pomimo tej krzywdy, którą im wyrządziliśmy. No bo zwolnienie jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć. Chyba tylko śmierć bliskiej osoby jest trudniejszym y, przeżyciem, ale większość z tych osób chciała do nas wrócić i to było niesamowicie. Czyli zdawali sobie sprawę po prostu z konieczności podjętych ruchów, co jest super. Na pewno zdawali sobie sprawę z konieczności. Natomiast bardzo dużo z tych osób gdzieś in, znalazło pracę gdzieś indziej i chcieli wrócić, bo mówili, że Buxi było najlepszą firmą, w jakiej kiedykolwiek pracowali. I to jest kolejna ważna rzecz, będę tak teraz się spieszyć, bo pamiętaj, że jeszcze zdjęcia musimy zrobić. Bo yy, słyszałam o tobie yy, bardzo dobre rzeczy, a mianowicie, że zwykle kiedy ktoś bo powiedziałeś o tym, że ludzie mówili, że Buxi to najlepsza firma, w jakiej pracowali, ale. Zwykle, gdy jacyś pracownicy odchodzą z firmy matki, to pozostaje jakiś taki pewien niesmak, jest to osnute jakąś taką historią o ewentualnej porażce, której oczywiście nikt teoretycznie nikomu nie życzy, ale jest jakaś taka urażona duma. A tymczasem ty bardzo promujesz swoich byłych pracowników, bardzo zależy ci na tym, żeby osoba, która wychodzi z Buxi, to był ktoś. Czyli ktoś, kto już pracował w Booksy jest ważną postacią na rynku, bo jest takie nazwisko jak Łukasz Szymak. Mam nadzieję, że tego nie tak. pomyliłam. To jest właśnie taka osoba, która z Booksy odeszła, a tutaj żadnych, z żadnej złej krwi nie ma, wręcz przeciwnie. Wiesz co, no, dlaczego miałaby być zła krew? Łukasz? Bo często jest. I bardzo niesłusznie, to znaczy... Ja chyba rozumiem, dlaczego czasem pracodawcy yy, nie wiem, czy czują się zdradzeni, czy opuszczeni przed, przez świetnych pracowników, którym zawdzięczają sukces, ale ja jestem Łukaszowi za to wdzięczny. No, on poświęcił 5 lat swojego życia Buxi i jak mógłbym mieć do niego pretensje o to, że on odchodzi? Tak? On mi oddał 5 lat swojego życia. Tej firmie oddał 5 lat swojego życia. Yy, nie bylibyśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy. Gdyby nie Łukasz, gdyby nie wiele innych osób. I ja strasznie Łukaszowi i tym pozostałym osobom kibicuję i mam nadzieję, że odniosą sukcesy. I jestem im bardzo wdzięczny za to, co razem zrobiliśmy, za to, co, czego ja się od nich nauczyłem. I czasem takie osoby też wracają. I to jest bardzo, pragmaty znaczy, to jest bardzo pragmatyczny powód dla tych, którzy czasem czują taką zadrę, że, żeby zwalczyć to uczucie, bo mieliśmy już przypadki, że ludzie do nas wracali. I czasem to było też z też korzyścią... Przynajmniej zostawiacie im otwarte, prawda? To nie jest tak, że je zatrzaskujecie im przed nosem. Dokładnie tak. I to jest z korzyścią i dla tych osób, i dla firmy. Bo często taka osoba, jak za długo jest w jednym miejscu, to przestaje się rozwijać. Ta firma nie jest w stanie tej osobie dać wystarczających wyzwań, żeby się rozwinąć. A nawet jeśli firma daje wyzwania, to ci ludzie mają zawsze jeden punkt widzenia tej firmy. I ja widzę dużo korzyści w różnorodności, o czym mówiliśmy w kontekście zespołu hiszpańskiego, ale ta, ta różnorodność objawia się na wiele sposobów. Tak? to nie tylko jest to skąd ta osoba pochodzi, jakie miała doświadczenia, czy jaki ma kolor skóry, czy jakiej jest orientacji, czy gdzie się wychowała, albo kim byli jej rodzice, ale też te doświadczenia zawodowe mają bardzo duże znaczenie i no, i ja się cieszę, że ludzie się rozwijają i zdobywają te doświadczenia na zewnątrz, bo dzięki temu są w stanie rosnąć. A na koniec dnia już o tym mówiliśmy, że biznes to są ludzie, tak? To jest najważniejszy. No bo maszyny, model biznesowy, oprogramowanie, tak, to są wszystko rzeczy, które można nabyć, kupić bez albo, albo mhm. rozwinąć bez duszy, a tak naprawdę ludzie są naszym największym zasobem i elementem przewagi konkurencyjnej. No i. Jeśli mam o kogoś dbać, no to właśnie o tych ludzi. A propos dbania nigdy nie dbałeś za bardzo y, ani y, o czerpanie tych korzyści z pieniędzy, ani o takie dosyć prozaiczne rzeczy, które często się pojawiają w momencie, kiedy ktoś się wzbogaca, a co y, poczułeś w momencie Nawiązuję do tego, dlatego że niedawno na social mediach zobaczyłam Twoje zdjęcie z Twoim sąsiadem z listy najbardziej wpływowych Polaków. Był to Krzysiek Stanowski. Co ty poczułeś, kiedy zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś już postacią anonimową, jesteś jednym z najbardziej wpływowych Polaków? Do dzisiaj to do mnie nie dociera i to jest takie bardzo surrealistyczne odczucie, no bo co to znaczy jeden z najbardziej wpływowych? I Pytanie, co to znaczy dla ciebie? Wiesz to dla mnie to ma taki bardzo praktyczny wydźwięk i to jest też jeden z powodów, dla którego tutaj przyszedłeś, bo yy, przy, ja <laughs> przepraszam, ja przyszedłem, yy, bo obydwoje jesteśmy z Kolbuszowej, yy, która jest małym miasteczkiem na Podkarpaciu i. Bardzo dużo osób tam ma dużo inne spojrzenie na życie niż my. I oczywiście my mamy też inne doświadczenia, ale ja chcę inspirować ludzi i chcę im pokazać, że można inaczej. Tak? Że, że urodzenie się na Podkarpaciu nie oznacza bycia spisanym. Jak ładnie tam włożyłeś tak. to spisanym. Y czy skazanym na, na porażkę, na klęskę, mm -hmm. tak? że to, gdzie się człowiek urodził, gdzie się wychował, oczywiście może pomóc, yy, ale na pewno nie przekreśla, nie przekreśla naszych szans na nic. I, yy, i ja w ten sposób jakby Patrzę na, co, na to, co robię i, i, i mam jakieś poczucie misyjności w tym, co robię, żeby zainspirować ludzi. Natomiast nie myślałem nigdy, że to będzie na skalę całej Polski. To znaczy, dla, do mnie zawsze pojedyncze przypadki najbardziej przemawiają, i jak byłem ostatnio na jakiejś konferencji i brałem udział w dyskusji panelowej, to napisał do mnie jakiś chłopak, tak, że dzięki temu, że dwa czy trzy lata temu jakiegoś podcastu ze mną wysłuchał, to założył firmę i dzięki temu coś robi. Tak? I jak widzę jedną osobę, którą zainspirowałem, to to mi już daje poczucie spełnienia i, i mam olbrzymią satysfakcję, bo wiem, że Pomogłem jednej osobie zmienić los. Myślę, że możesz mieć pewność, że pomogłeś wielu takim osobom. Ja też chciałam jeszcze tylko dodać, że jak byłam u Stefana w firmie w siedzibie Buxi, to na korytarzach spotkałam ludzi z Kolbuszowej, których bardzo ochoczo zatrudniasz, co też jest oczywiście super. Oczywiście czasu już nie mamy, ale chciałam tylko jeszcze to spuentować Twoimi dokonaniami jako biegacza amatora, czy ultramaratończyka, bo to też jest bardzo szalona historia. Też miałeś inspirację, raczej zachętę w postaci kolegi, który zdrowo się odżywiał, czyli jego sałatki versus twoje kebaby. Zielenina nie bardzo była dla ciebie, z tego co udało tak. mi się wyczytać. Natomiast z kebabów też niechętnie chciałeś zrezygnować. Bieganie było takim trochę złotym środkiem na to, żeby móc połączyć jedno i drugie, prawda? Dokładnie Jak tak. Jak jest dziś? Ja chciałem wtedy schudnąć, ważyłem prawie 100 kg. zacząłem biegać po prostu, żeby schudnąć. Gaweł Boguta, który mnie do tego namówił i którego serdecznie pozdrawiam i w ten weekend... Kolega ze studiów. Tak, Gaweł jest kolegą ze studiów, dzisiaj jest CTO Vitaxi i Gaweł w weekend został też, a, y, startował w takich zawodach w Krynicy Iron Run. Aha, y, słyszałam o tym. Kilka, kilka biegów w ciągu trzech dni i, i niesamowity wysiłek i, i jestem pod wielkim wrażeniem tego, co Gaweł zrobił w ten weekend. Ja dzisiaj biegam już tylko dla przyjemności. Przestałem się ścigać ze sobą, bo yy, był taki moment, że się zapędziłem w kozi róg, że chciałem bić kolejne rekordy, kolejne życiówki, a to przecież nie jest ani moja praca, ani moja kariera. A cierpi I, na tym na pewno Twoje zdrowie. Wiesz co? W jakimś sensie? Zdrowie jeszcze wtedy może nie cierpiało, ale na pewno cierpiała na tym rodzina, na pewno mm -hmm. cierpiała na tym praca, na pewno. To też był jakiś sposób y, radzenia sobie ze swoim ego i, i udowadniania czegoś? I... Myślę, że to ego mogło zostać zaspokojone w momencie, kiedy pojechałeś na maraton, nie wiedząc, że będzie to 250 kilometrów po piachu. I to jest moja ulubiona chyba historia: Dobiegłeś do mety, co jest w ogóle jakimś szokiem. To był przecież mhm. pierwszy tak długi dystans, spodziewałeś się pewnie jakichś 40. Yy, sprostuję to tylko. Ja się zapisałem na ten maraton, nie wiedząc na co się zapisuje. No bo, za namową, właśnie. Kolegi. Za namową gawłę, Gawła, bo to brzmiało, tak. jak, brzmiało fajnie maraton piasków. Wiedziałem, że to będzie po pustyni. Okazało się, że to było sześć maratonów dzień po dniu i yy, w dodatku w tak zwanej formule self-sufficiency, czyli trzeba w plecaku właśnie. nieść jedzenie, ubrania, lekarstwa, yy, śpiwór. Yy, no, wszystko, co jest potrzebne do przeżycia tygodnia na pustyni. Biegliście razem? Czy biegłeś sam to? To się biegnie samemu, ale tam startuje 1300, 1400, nawet ostatnio podobno 1500 osób startowało, więc prawie zawsze się kogoś widzi na tej pustyni, przed sobą albo za sobą, i ludzie się tasują, bo niektórzy biegną i później robią przerwę, niektórzy y, robią tak zwany marszobieg, niektórzy y, są wręcz tacy, którzy tylko idą, więc tam co chwilę się kogoś mija, co chwilę są takie fragmenty, że się z kimś widzi, i z kimś się rozmawia. Natomiast Gaweł biegł swoim tempem, bo był bardziej doświadczonym biegaczem ode mnie i, i, i za pierwszym razem jak wystartowaliśmy, to, to, y, to był przede mną. Y, ja tam pojechałem z po to, żeby skończyć. Natomiast drugi raz, jak pojechałem, chciałem skończyć w pierwszej setce, co mi się udało, a trzecim razem chciałem wejść do tak zwanej Elite Top 50, co mi się też udało, bo skończyłem 43. I planowałem tam wrócić czwarty raz, żeby skończyć w Top 20, ale y... przewartościowałem pewne rzeczy. pewne rzeczy i dzisiaj biegam 3-4 razy w, ty w tygodniu już tylko dla zdrowia i dla przyjemności. 25 minut do kola. Czy pasja jest... Potrzebna, albo może nawet konieczna, a już na pewno pomocna przy prowadzeniu biznesu, żeby nie zwariować skupiając się wyłącznie na pracy? To na pewno jest kluczowa w takich momentach kryzysów, bo ja często zadaję sobie pytanie, po co to robię. tak? Czy to mi jest do czegoś jeszcze potrzebne? No bo to jest coraz większa firma. Ja mógłbym ją sprzedać i już pewnie nie pracować do końca życia, ale w tym wszystkim już nie chodzi mi o pieniądze. Yy, chciałbym. Po pierwsze, żeby z Buxi wyszło następne pokolenie czy pokolenia przedsiębiorców, i takim moim marzeniem jest to, żeby, żeby ludzie, którzy dzisiaj pracują w Booksi, poznają swoich kolegów w marketingu pracujących w Stanach, czy w sprzedaży w Hiszpanii, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy teraz zatrudniliśmy świetnego CTO z Kalifornii, żeby ci ludzie po pierwsze Dostali tu jakąś dawkę inspiracji, dostali jakąś dawkę wiedzy, zbudowali. Ten tak, ten tak zwany network, tak? czyli poznali ludzi, i jak kiedyś będą zakładali firmę, żeby mieli 10 razy łatwiej niż my i Konrad mieliśmy na początku, no bo my nie znaliśmy nikogo, nie wiedzieliśmy gdzie szukać, gdzie rekrutować dobrych ludzi, nie wiedzieliśmy jak szukać inwestorów, więc ja bym kiedyś chciał też wspomagać tych ludzi, którzy odchodzą z Booksie i zakładają swoje własne firmy. Jak będę miał pieniądze, to chciałbym w nich inwestować i chciałbym im też udostępnić mojego networku kontaktów z inwestorami. Czy, czy pomagać im zatrudniać najlepszych ludzi na świecie. Czy opowiedzieć im po prostu o swoich doświadczeniach i, i podzielić się swoją wiedzą. Bo rozumiem, że Booksy nie ma zamiaru poprzestać na tym, co się kojarzy z Booksy teraz. Macie zamiar się rozwijać i wprowadzać jakby kolejne ułatwienia, kolejne możliwości dla kolejnych branży też na przykład. Zdecydowanie tak. Też mamy taką cichą nadzieję i takie ciche marzenie, żeby Booksy było najbardziej rozpoznawaną y, marką na świecie, która powstała kiedykolwiek w Polsce. I tak jak dzisiaj wszyscy na świecie wiedzą, co to jest Uber czy Airbnb, mam, mam nadzieję, że kiedyś, jak będziesz w Hiszpanii, czy w Tajlandii, czy, y, czy w Meksyku i, i zapytasz kogoś, czy wie, co to jest Booksy, to będziesz słyszał. Skąd jesteś z Polski? A to stamtąd skąd jest Booksy. Dokładnie. Dokładnie. <śmiech> Stefan, <śmiech> bardzo Ci dziękuję za poświęcenie mi Twojego czasu. Który, jak wiemy, już jest najcenniejszy. Tak wygląda człowiek, który przez dwa lata jadł ziemniaki, ponieważ nie miał pieniędzy na nic innego, i który ważył prawie 100 kg do momentu, kiedy zaczął regularnie biegać, co robi do dzisiaj. Bardzo była to inspirująca rozmowa. Bardzo żałuję, że gonił nas czas, ale masz go niewiele. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również Wam, że byliście z nami. Jeżeli będziecie mieć potrzebę wysłuchania y, kolejnej części y, historii tego szalonego, wspaniałego człowieka, to po prostu piszcie i spróbujemy się umówić przy okazji Twojej kolejnej wizyty w Polsce. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście pozdrawiamy całą Korpus. Pozdrawiamy.